No, witam serdecznie. Dzisiaj na warsztacie mam dwie Zosie i Anię. I teraz tak. Zosię trzeba przestroić. Tą trzeba naprawić i przestroić. Znaczy przyłożyć rączkę do Zosi, czyli do tej drugiej Zosi. Przestroić i przestroić, i antenkę też musimy przełożyć, czyli te dwa są do przekładki, ta jest tylko do przestrojenia. Sprawdzić, przestroić. No dobra, wszystko jasne mniej więcej. Czyli trzy radia mają działać, a tu trzeba antenkę przełożyć do drugiego, nie? Dwie Zosie i Ania. 612 i 614. Także się bierzemy za chwileczkę do przestrajania wszystkich trzech i no i będziemy działać. No. Tak to wygląda. Działamy. No dobra, Zosia rozkręcona i z tego co zauważyłem, to ta akurat będzie miała grać prawym kanałem, nie lewym, tak jak jest w oryginale. Tutaj zobaczcie, mamy dwa układy wzmacniacza 1482, czyli ona jest stereofoniczna, tylko że drugi kanał jest podłączony na wyjście słuchawkowe i na zewnętrzny, można podpiąć sobie zewnętrzny, nie no, słuchawki tylko. Tylko słuchawki, myślałem, że ma i głośnik. Czyli musimy sobie tylko głośnik tutaj z tego co tutaj mamy podpięty przepiąć sobie, bo tak sobie klient zażyczył, przepiąć sobie pod prawy kanał. A słuchawki wtedy po normalnie, tak jak są, lewy i prawy w słuchawkach. I prawdopodobnie dwie Zosie będą grały wtedy w stereo, bo ta będzie odbierać prawy kanał, tamta będzie odbierać lewy kanał. Tak sobie klient zażyczył. W oryginale lewy kanał odbiera. A co my musimy zrobić, żeby je przestroić? A przestroić musimy, tutaj mamy schemacik na, o, w ten sposób, mamy schemacik i mamy tabelkę z wymianą kondensatorków. Czyli tak, musimy C1 zmienić, C2, C3, C7, kolejny C12 i C19, 22 pico musimy zmienić na 4,7 pico od heterodyny. Tak wygląda mniej więcej schemat przestrojenia takiej Zosi. A tutaj jest... Są dwie Zosie, że tak powiem. Normalnie jakbym z kobietą. Żartowałem. Dobra, słuchajcie, się bierzemy do roboty. Ja zmieniam te kondensatorki na te pojemności, które przed chwilą pokazałem. I będziemy stroić. No ale żeby nam to troszeczkę szybciej szło, to od razu rozebrałem dwa. Dwie Zosie dzisiaj rozebrałem na stole, także... Zaraz się bierzemy do dzieła, że tak powiem. A tutaj jeszcze też ją zaraz rozbiorę. To są śrubki od tej pierwszej, tam są śrubki od tej drugiej. Też ją zaraz rozbiorę, bo musimy zabrać sam z niej antenę i tamta jest mono bodajże. Zabrać antenkę i zabrać rączkę, przełożyć do tej Zosi, tak żeby dwie Zosie były identyko. Rozbieramy trzecią. Oto Ania chyba z nich jest najstarsza, najbardziej doświadczona, bo się sama rozebrała. O. I chyba najbardziej z nich, z tych radiów skrzypiąca. Coś jest nie tak z potencjometrem. Trzeba będzie zobaczyć, co się dzieje z nim. Oj, 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 oj. Nie wiem, że skrzypi, to jeszcze zaraz coś podymi. Dobra. Zobaczymy, co jej dolega. No, jedno Zosię ogarnąłem, że tak powiem. Wszystko chodzi tak jak powinno chodzić. A tutaj walczę z drugą, bo już ktoś tu powyciągał kondensatory i dwa nie takie co trzeba są połamane. Poza tym z tego co widzę jest urwana jeden drucik od
od momencie, tu ustawię sobie jakieś rady i to tam na tamtym. Tak antenę. U mnie jest tyle zakłóceń, że bez anteny to nic. Tyle, o pięknie odbiera. Czemu tyle zakłóceń u mnie? Skąd to się biorą te zakłócenia? Na warsztacie komputer? Może to wyjdzie jeszcze komputer. No, zaraz podłączymy tutaj kawałek antenki na zewnątrz. Bo ja mam bardzo nisko. O, tak zrobimy, o. No, całkiem inaczej. Mam bardzo nisko warsztat, praktycznie poniżej poziomu gruntu. No. No dobra, niech sobie tutaj coś tutaj sobie gra, a ja tutaj nad tym walczę i zaraz będzie. Tak, wyciągnąłem już teraz te, które są powinne być wyciągnięte kondensatory. Będę zaraz podstawiał w drugim, tak samo jak podstawiałem w tamtej pierwszej. No i zostało, później będzie jeszcze dostrojenie. No i została Ania. Ania leży i czeka na stole. No i ten. I zaraz zresztą zobaczycie, co tu jeszcze. Tutaj trzeba podstawić dosłownie 7 kondensatorów, aż wymienić. Nie to, że wybrać, tylko wymienić. 4, 5, 6, 7, tak. 7 kondensatorów. Oprócz tego później dostroić. Dolny, dół zakresu i górę zakresu i czułość, nie? Czyli tak zwane standardowe przestrojenie. Wiecie co wam powiem? Wcale nie jest takie to hop-siup z tymi małymi radiami. To jest naprawdę kupa, że tak powiem, dłubaniny, roboty, dobierania kondensatorów, jak z tego co widać, bo nawet jeśli mam na opisie wartości, to jest każde radyjko jest inaczej. O, tutaj kilka leży zdemontowanych tam, rozpaczkowane. No i działamy, działamy. No dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy to idzie, czy nie idzie, idzie. Podstawiamy te kondensatorki, które już tutaj wcześniej były wybrane, czyli C1 podstawiony, C2 39 pico, to jest ten, tu już mam sobie przygotowane. C2 to będzie tutaj siedział. Tu. C2 tu, okej. Teraz tak, C3, C3 to jest 27 pico i podstawiamy 27 pico. Troszeczkę tutaj będziemy zaraz zmieniać kolejność, że tak powiem, to wyłączymy sobie radyjko. O, 27 pico, w momencie, bo tutaj patrzę, nie mam otwór, nie odessany. No, okej, okay. Od razu przygotujmy te dwa, żeby nam nie wypadały. Teraz tak, C2, C1, C2, C3, C4,
C4 ma być 47 pico, tak, się zgadza. 47 pico, musimy go tutaj sobie też podstawić. O. Muszę to od razu przygotować. I się zaczynają zmiany. C7, 3 i 3 pico. Nie, jeszcze się nie zaczynają zmiany, bo to jeszcze C12 i C19. Musimy zmienić nie tak jak w schemacie, czyli zamiast 33 pico C12 dać 39 pico, ponieważ zakres nie zejdzie aż tak nisko. To jest do ustawiania zakresu od dołu, a od góry jest C19, 4 i 7 pico i dajemy 3 i 3 pico zamiast 4 i 7 pico, wtedy zakres i ciągniemy do góry, czyli nawet do 109 MHz. Czyli lepiej dać po prostu, żeby szerszy zakres te radio, bo już się nauczyłem przed chwilą na tamtym. Momencik. No, wejdziesz ty tutaj, czy nie wejdziesz? Kurde, jakiś bambo. Postawić te nóżki. Ostatnio miałem kłopot, musiałem podstawić 4, w sumie podstawiłem i trafiłem, bo w tych Zosiach nie ma trymerów i nie możemy tego skorygować sobie, nie? W jakichś tam tych sprzętach Unitry są, w tych większych są trymery. Tutaj akurat miejsca zabrakło na trymery i wszystko jest dobierane kondensatorami. To jeszcze wcale nie wiem, czy to będzie identycznie tak jak w tamtym, nie? Bo to różnie, komuś ręka zadrży, inaczej cewkę nawinie. I wiecie, i są już duże różnice, nie? Powstają. No dobra, z tej strony mamy ogarnięte, teraz z drugiej strony kondensatora. Tutaj jedyne trimery, które są, to jest C do ustawienia czułości, czyli układu wzmacniacza na agregacie. To są jedyne dwa trimery. Drugi jest do przestrajania całości heterodyny. Czyli możemy sobie, znaczy nie całości, dolnego zakresu heterodyny. Możemy sobie tutaj tym trimerkiem poprawić. To jest na agregacie C16. A tutaj mamy C11 do ustawienia wzmocnienia. Ale to tylko dolny zakres. Górny musimy mieć nadwyżkę na górny, czyli po prostu zmniejszamy te. Teraz tak, dolny zakres zamiast 33 wstawiamy 39 pico. Sobie możemy skorygować tym trymerem. A górnego zakresu już nie możemy skorygować trymerem, dlatego ja postanowiłem zamiast 47 wstawić 33 pico. Wtedy wiem, że ten zakres łyknie, nie? O, tu jest troszeczkę taki, że tak powiem, no to są takie, takie dla dziadków radyjka, że do zabawy. To nie są radia jakieś tam ekstra, super jakościowo. Czekajcie, bo tutaj właśnie patrzę, że coś mi tutaj stacjonarnie. Musimy tutaj dołożyć. O. I teraz ten 3 i 3 pico wstawimy. Tam bardzo mało miejsca jest, nie wiem, czy nawet wejdzie, bo ja mam jakiś taki większy. 3 i 3 pico jest. Wstawimy go sobie na górną część UKF-u. To nie jest dwupasmowe radio,
nie mylić tego, co ja mówię, że to jest dolna część i górna część. Po prostu górny zakres od 100 do 108, a dolny zakres od 87 do 100. Na tej zasadzie. Tak jak w każdej heterodynie, no. Jest odczep na środku cewki, no i teraz musimy ustawić częstotliwość całości i zgrać dolny i górny, czyli rozciągnąć lub zawęzić. No kurde, jeszcze krótkie, gdzie on spadł, krótkie nóżki. Mogłem nie obcinać tych nóżek z niego, tylko za szybko się pospieszyłem. No i jeszcze musimy tutaj te przewody od tej anteny polutować, bo są powyrywane. A Anię zostawimy na deser, bo jest trochę inna głowica. Bardzo jest podobnie zrobiona, ale jest praktycznie to samo. Z tego, co tu widzę, będzie to samo. Tylko, że ona ma... Nie, to będzie to samo. Mogłem od razu trzy robić. Głowica jest taka sama, tylko Ania jest mono. Nie ma stereo dekodera. Tu jest fajnie 12-19 układ, UF12-19 i stereo dekoder MC13-0, tutaj nie wiem co to jest, 09P. Myślałem, że jakiś ruski siedzi do góry nogami. Myślałem, że to pi ruskie. No właśnie. Musisz tu wleść, no panie. Wiem, że tu nie siedziałeś, ale tutaj będziesz teraz siedział. O, się wkurzę, to od spodu przylutuje. Nie, zrobię dobrze. Zrobimy jak oryginał. Gdzie jest cienki, płaski wkrętak? Nie płaski, a ten nie jest cienki. Jedna nóżka wejdzie, druga nie wejdzie. Tu nawet nie ma miejsca, zobaczcie, na pęsetę. Kurde, o. Żeby podstawić. Żeby złapać go jakoś tak, żeby go nie zgnieść. A... Siedzi. Teraz zobaczymy. Nóżki siedzą. Dwie. Siedzą dwie. Da się przyłapać. Dobra. Okej. No i zaraz zobaczymy. Na czym tam żeśmy skończyli, to nie wiem, bo mi się urwał film. Znaczy nie mi. Tylko się skończyła, że tak powiem, grają dwa. W tym, że teraz tak, w tym jest zamieniony kanał, tak jak klient sobie życzył, że mamy lewy kanał, czyli do góry robimy. Lewy kanał gra. A... Czekajcie. Wyłączmy, a w tej drugiej prawy kanał gra. Zaraz, momencik, musimy tutaj sobie podpiąć jedną rękę, to tak nie za bardzo. A drugi do góry ściszymy, a do dołu. Widzicie? I teraz dolny gra. O. Dobra, nie będę puszczał tutaj muzyki, bo to zaraz będą jeszcze jakieś prawa. No i Ania została. No i Ania. To chyba najstarsza. Dobra, zaraz się weźmiemy za Anię. Jeszcze 7 kondensatorków, prawdopodobnie takich samych. Podstawimy tutaj niestety antenka. Może znajdę jakąś kawałek antenki, to może wstawię tutaj ten kawałek antenki. Ponieważ z tej Ani rączka i antenka poszła do tej Zosi. Czyli
że tak powiem, Zosia ma implanty. Dobra. Działam jeszcze z tą Anio, podziałam i 3 radyjka Unitry, Eltry będą uratowane. Pozdrawiam i do następnych filmów. Nie live'ów, a filmów. Chociaż live'y też pewnie będą, bo właśnie dotarły kolejne sprzęty do naprawy. Ludzie, ja naprawdę przestaję to, zaczynam, mało to ogarniam. Tu mam w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sprzętów dużych. I jeszcze została ta Ania. 9. Poza tym co? Tu już jest do odesłania sprzęt. Kino domowe Panasonica, jeśli byłby klient, to po prostu nie dam rady go zrobić. Tam coś jest, no, po prostu ze sterowaniem, coś jest w procesorze, po prostu grzeje procek. Procek ma za duży pobór prądu, także no sorry, grzeje zasilacz i raz się włączy, raz się nie włączy, raz zagra po jakimś tam czasie, po pół godziny, a za chwilę nie gra, także oddaję jako niezrobione. Tutaj stoi ten Panasonic. No i co poza tym? Poza tym miał być zboczony odcinek, ale nie wiem, czy to wyszedł zboczony odcinek, także sorry. Wszystkim tym, którzy po prostu, jak to by powiedzieć, są zniesmaczeni. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze ogarnę to Anię i pewnie efekt końcowy to już nie ma sensu robić, bo fajnie wszystko zagrało, fajnie się zestroiło. Szczerze, hurt, no, zaczyna się robić hurtownia. Dobra, pozdrawiam i do następnych filmików.